Nie ulega wątpliwości, że natura, często pisana w XIX wieku z dużej litery, odgrywała w romantyzmie wielką rolę, tak w działalności artystycznej romantyków, jak w rozważaniach teoretycznych, na różne tematy zresztą. Mówiąc o naturze w odniesieniu do romantyzmu różnych krajów, trzeba mieć w pamięci to, że znaczenie tego określenia jest szerokie. Dotyczy zarówno przyrody, jak ogólnego porządku świata i natury rozumianej jako istota czegoś lub kogoś. Przykłady użycia w tym ostatnim znaczeniu, natura jako istota, zwłaszcza od rzeczownego przymiotnika naturalny, naturalis, natural, naturel, natürlich, pojawiały się oczywiście już wcześniej, przed romantyzmem, ale też istniały w czasie jego trwania. Isaac Newton, nadając swojemu dziełu tytuł Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 1686-87, czyli Zasady matematyczne filozofii przyrody, pojęciem natura czy przymiotnikiem naturalis obejmował naturę w sensie przyrody rozumianej szeroko, zjawisk przyrodniczych, fenomena naturę, ale też istotę, zasadę zjawisk, rerum natura. Określenia naturalny szeroko stosować zaczęto do zjawisk związanych z człowiekiem i jego kulturą od wieku XVIII. Przykładem rozprawa Johanna Gottfrieda Herdera Gaje krytyczne z 1768 roku, który uznawał poezję za naturalny język rodzaju ludzkiego, a sam język za powstały w sposób naturalny, w sensie nie ponadzmysłowy. Kiedy Fryderyk Schiller pisał w listach o estetycznym wychowaniu człowieka w 1786 o naturalnym charakterze człowieka, natürlicher Charakter des Menschen, w podobny sposób rozumiał określenie naturalny. W czasie rodzącego się romantyzmu akcent padający w rozprawach na naturalność tworzenia i naturalny charakter twórców wiązano często też z prostotą i spontanicznym charakterem tych z nich, których zaczęto cenić. Bardzo szeroko pojęcie natury traktował niewątpliwie August Wilhelm Schlegel, gdy pisał o tym, że to natura ukształtowała Greków, a zatem to ją, a nie ich, należałoby naśladować. Pisał o tym w wykładach o dramatycznej sztuce i literaturze 1800-811. Poeta Edward Young dzielił artystów na tych, którzy naśladują naturę i tych nazywał oryginalnymi, do nich zaliczał Szekspira, oraz tych, którzy naśladują innych. Tak właśnie początkowo usiłowano usprawiedliwiać Szekspira, którego oświecenie jeszcze na ogół odrzucało. Jako naturalnego geniusza, przeciwstawiając sztukę, traktowano jako nabyta umiejętność naturze. Gotthold Ephraim Lessing określał Szekspira jako tłumacza natury we wszelkich jej przejawach. Stosunkowo wcześnie pojawiła się preromantyczna idea człowieka w stanie natury, kojarzona przede wszystkim z Janem Jakubem Rousseau, który w swojej rozprawce Emil, czyli o wychowaniu z 1762, pisał o człowieku wychowywanym i żyjącym wedle swej fizyczności, zgodności z naturą. Nie zaś wedle zasad cywilizacji. Rousseau stworzył całą filozofię stanu natury, l'état de nature, natury człowieka, rozbudowaną tak w jego wyznaniach, jak w Nowej Heloizie, a dotyczącą również poznania doświadczalnego, jako przeciwstawianego uczeniu się oraz zakładanej przez niego większej cnotliwości człowieka żyjącego z dala od cywilizacji. Idei tej dał wyraz między innymi porównując w Nowej Heloizie Paryżan z mieszkańcami Alp na korzyść tych drugich, rzecz jasna. Ta idea pozytywnego wartościowania życia człowieka w otoczeniu niekiedy nawet dzikiej przyrody, jak w Robinsonie Crusoe, Daniela Defoe, czy w Pawle i Virginii Bernardin de Saint-Pierre'a lub René de Chateaubriand'a
Atala, czyli Miłość dwojga dzikich na pustyni 1801, czy Na trzezi 1826. Otóż ta idea kojarzona była niekiedy z przekonaniem o większej wartości moralnej, czy przynajmniej emocjonalnej, takiego życia. Często łączyła się ona z efektem malowniczości, który skłaniał do usytuowania akcji w dzikim otoczeniu, a która to malowniczość była również jedną z najwcześniejszych wartości estetycznych, jakie zaaprobował romantyzm. Znalazła ona wyraz nie tylko w upodobaniu do dzikiej, ale także bliskiej natury oraz w kształtowaniu, przynajmniej zamierzonemu, na jej wzór otoczenia człowieka, a konkretnie ogrodu. Malowniczość i naturalny charakter ogrodu angielskiego, rzecz jasna zaaranżowany, bo ogród miał naśladować naturę, a nie być jej cząstką, choć z czasem zaczął się na nią otwierać, może się z łatwością kojarzyć z postulatami naśladowania poetów, a nie ich dzieł, o czym, jak już była mowa, pisali w połowie wieku XVIII niektórzy dyskutujący na temat literatury. Ważną rolę znacznie wcześniej przypisywano również obcowaniu z naturą jako przyrodą i propagowaniu jej naturalnego charakteru. Joseph Warton już w 1744 roku wydał poemat Entuzjasta, czyli miłośnik natury, przedstawiając jeszcze w neoklasycznym stylu naturę naturalną, natura naturans, jej przetworzeniu, natura naturata, przykład miejskie fontanny zamiast wodospadów. Spośród różnych idei romantycznych występujących w okresie romantyzmu jako nowe, przełomowe, czy też jako stanowiące kontynuację jakiejś wcześniejszej tendencji, to natura we wszystkich znaczeniach, jak widzimy, jest przykładem idei powoli rozwijającej się od czasów jeszcze przedromantycznych, oświeceniowych, a nawet wcześniejszych, ku roli jednej z naczelnych w romantyzmie. Niezliczone przykłady obecności natury można pogrupować ze względu na, po pierwsze, rozważania na jej temat, czyli ideę, sposoby jej zaprezentowania w literaturze, sztuce i muzyce romantycznej, obrazowanie, oraz uczucia, jakimi ją obdarzano lub jakie jej przypisywano. Rzecz jasna, w większości przypadków te perspektywy się krzyżują. Trudno więc byłoby omawiać przykłady zgodnie z jakimś nadmiernym uporządkowaniem. Chociaż kariera idei oraz postrzegania natury rozwijała się przez czas jakiś, to dopiero romantyzm wyraźnie uznał naturę za żyjącą istotę, przyjazną bądź rzadziej obojętną lub niekiedy wręcz wrogą. Nie bez powodu to William Wordsworth uznawany jest za poetę natury par excellence, pisaną przezeń zawsze z dużej litery, gdyż wielbił ją zarówno jako przyrodę, jak też jako ideał prostego życia, naturalitas, a także prostoty wypowiadania się i tworzenia. Przykład w poemacie Preludium, pisanym przez niego przez wiele lat i opublikowanym już po śmierci w 1850. Swojemu ideałowi prostoty dał wyraz w opisach życia zgodnie z naturą, zwykłych ludzi, których napotkał w swych wędrówkach po krainie jezior Cumbrii, a opisał między innymi w długim poemacie Wycieczka z 1814 roku. Jednym z najbardziej znanych wierszy, dających wyraz zachwytowi poety nad naturą i wpływowi natury na uczucie jego szczęścia, jest jego wiersz Jonquille, Daffodils. Ich złoty, falujący łan wywołał radość Wordsworth'a powracającą we wspomnieniu. To zjawisko rzutowania na przyrodę swoich uczuć i zwrotnie niejako ożywanie ich we wspomnieniu jej piękna nie było tematem poruszanym jedynie przez tego poetę, ale to on, chyba jako jedyny, za powołanie poety uznał umożliwianie takiego samego przeżycia innym za pomocą sztuki poetyckiej. Poezja bowiem, jego zdaniem, jest spontanicznym wylaniem uczuć. To pod jej wpływem inni będą umieli kochać, a poeci ich tego nauczą.
others will love, and we will teach them how. Kult prostoty i swojskości wydaje się nietypowy dla romantyzmu, postrzeganego niesłusznie jedynie jako zafascynowany egzotyzmem, choć także inni poeci głosili piękno rodzimych krajobrazów. Portugalczyk Almeida Garrett bezkresnych wrzosowisk Acharneka, a Węgier Sándor Petőfi stepowej puszty, której nazwa po węgiersku brzmi pusta, co dobrze określa jej charakter. I oczywiście Adam Mickiewicz Litwy. Opisy natury wiązały się często z wyprawami, wycieczkami, niekoniecznie dalekimi, również bliskimi, po krainie zamieszkania bądź przebywania, jak Wordsworth'a i Coleridge'a Wędrówki po krainie jezior, Wiktora Hugo w Pireneje, wielu innych romantyków, na przykład wzdłuż Renu, okolonego przez góry Schwarzwaldu z jednej, Wogezów z drugiej strony, bądź też po innych krajach, Francji, Szwajcarii, Włoszech. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się góry, w tym stosunkowo niedawno odkryte Alpy, które cieszyły się dużym powodzeniem, czego odbicie znajdziemy w literaturze, jak również w malarstwie. George Gordon Byron w trzeciej pieśni Wędrówek Childe Harolda, Percy Shelley w poemacie Mont Blanc, Samuel Taylor Coleridge w hymnie przed wschodem słońca w Dolinie Chamonix, Madame de Stael, Etienne de Senancour, czy Juliusz Słowacki, poemat w Szwajcarii, upatrywali w Alpach czy to sielskich widoków dolin, czy częściej wzniosłej potęgi oraz grozy gór i lodowców. Nie tylko Alpy, również inne góry były terenem eksploracji, silnych doznań oraz źródłem wielu utworów, nawet, które nawet samym tytułem do nich się odnosiły. Były to Johna Keatsa wiersze napisane w Highlands, Wiktora Hugo, Co można usłyszeć w górach, utwór, który z kolei zainspirował stworzenie dzieł orkiestralnych pod tym samym tytułem przez Ferenca Lista czy Cezara Franka. Wiersz Hugo przywołuje falezy Bretanii oraz rozbijające się o nie fale oceanu, nawołując do wsłuchiwania się w ich dźwięki, lecz kończy pytaniem o kondycję człowieka, przeciwstawiając pieśń natury i krzyk człowieka. Le chant de la nature au cri du genre humain. Te oraz inne przykłady pozwalają odpowiedzieć na pytanie o to, czy przyroda w romantyzmie i jej różne elementy, poza poezją, mogła służyć jedynie za temat malarstwa, pozostawiając muzykę nań obojętną. Otóż nie. Zarówno liczne umuzycznienia wierszy i poematów opisujących przyrodę, jak i próby oddania dźwiękiem jej walorów, były w tej epoce nader liczne. Oczywistością była możliwość naśladowania dźwięków przyrody, na przykład wody. Tu można przywołać balladę Josefa von Eichendorfa Rozmowa w lesie, Waldgespräch, umuzycznioną przez Schuberta, czyli naśladowanie dźwięku Wudrenu, a także ewentualnie balladę F-dur Chopina, mającą ponoć oddawać dźwiękiem którąś z historii rozgrywających się na jeziorze Świteź, czyli Świtezi bądź Świtezianki Adama Mickiewicza. Rzecz jasna, muzyka nie mogła ukazać widoków, ale uczucia przez nie wywoływane już tak. Romantyzm położył nacisk na uczuciowy stosunek człowieka do natury, pojmowanej jako przyroda, traktowanej zarówno wąsko w konkretnych swych przejawach, góry, morze, księżyc, drzewa, kwiaty, ptaki, jak szerzej. Miał ulubione pory roku i dnia, ulubione krajobrazy, ulubione widoki i nastroje. Wiązało się to z indywidualnym przeżywaniem natury, z sytuacją życiową poety, z jego usposobieniem lub chwilowym nastrojem. Najbardziej ulubionym tematem poezji, malarstwa, ale często też muzyki, była noc, zwłaszcza księżycowa. Nie bez powodu najsłynniejsza bodaj sonata quasi una fantasia cismol Ludwiga van Beethovena, skomponowana u początków romantyzmu 1800-801, zyskała miano sonaty księżycowej. Określenie to nadał jej poeta Ludwig Rellstab,
skądinąd autor słów pieśni Schuberta, tak zwanej serenady Leise fliehen meine Lieder, cicho płyną moje pieśni. Liczba wierszy i pieśni poświęconych księżycowi i nocy, najchętniej wiosennej, oraz ich umuzycznienie jest ogromna. Kilka z nich było już przytaczanych w poprzednich wykładach, wystarczy więc tylko jeden. Johanna Wolfganga Goethego, An den Mond, umuzyczniony przez Franza Schuberta. Sama wiosna także pojawiała się jako temat poetycki, malarski i muzyczny. Przytaczana już Noc wiosenna, Frühlingsnacht von Eichendorfa, czy też francusko brzmiący tytuł Nuit de printemps, czyli Noc wiosenna René de Chateaubrianda oraz inne wyrażają radość czy błogość poety. Podobnie Der erste Frühlingstag Ludwiga Ulanda z muzyką Felixa Mendelssohna. Pochwała zapachu fiołków, ulubionych kwiatów Chopina. Tegoż Ludwiga Ulanda, melancholijna, choć pełna nadziei, dotyczącej miłości, Frühlingsglaube, czyli wiara wiosenna, z muzyką Franza Schuberta. Przyroda pojawiała się bowiem oczywiście też w klimacie melancholii, tak częstej w romantyzmie. Niekiedy, często kojarzona z jesienią także życia, mogła mieć jednak również charakter słodkiej melancholii, jak w Odzie do jesieni Johna Keatsa z wierszem Gdzież są pieśni wiosenne, Where are the songs of spring, czy też ciemniejszy odcień, jak w Odzie na melancholię tegoż autora, bądź wręcz gorzki charakter, jak w jego Odzie do słowika, dotyczącej nieuchronnego końca i przemijania, lecz ze słynnym zwrotem Tender is the night, czuła jest noc. Jako nieczułą traktowali naturę niekiedy pesymiści, Giacomo Leopardi, Alfred de Vigny, gdyż człowiek musi umrzeć, podczas gdy ona trwa. Zadumę nad trwaniem natury i śmiertelnością człowieka podejmował też późny Goethe w wierszu Na szczytach gór, Über allen Gipfeln, opartym na pewnej wieloznaczności językowej. Ruhe sich ruhen, spokój, cisza, umilknąć, ale też w domyśle umrzeć, in Frieden ruhen. Zgoła przeciwnie niż oni, niezmienność natury chwalił William Wordsworth w słynnym wierszu Tęcza, wyrażając nadzieję, że pozostanie ona zawsze taka sama. Do romantycznych uczuć związanych z przyrodą zaliczyć można też poczucie wzniosłości, czy to kantowskiej, świadomość małości człowieka wobec potęgi zjawisk, czy też belkowskiej, będącej rezultatem pokonania na przykład uczucia lęku.
Wzniosłość niewątpliwie króluje i dominuje nad innymi uczuciami podmiotu sonetów krymskich, zbioru jednych z najdoskonalszych romantycznych wierszy, łączących w krótkiej formie sonetu tak wspaniałe opisy natury. Nie tylko przyrody, ale właśnie natury, posiadającej moc wzbudzania uczuć zachwytu nad jej pięknem, ale też poczucia wzniosłości wobec jej potęgi. Na przykład widok gór ze stepów Kozłowa ze słynnym okrzykiem pielgrzyma A. A także niszczycielskiej siły, jak w sonecie Burza. Zarówno te sonety, jak późne liryki lozańskie, na przykład Nad wodą wielką i czystą, nie mają sobie równych, jak chodzi o głębie myśli i piękno poetyckie. Ale naznaczone są też cieniem wzniosłości, która nie zawsze pozbawiona jest egzystencjalnego niepokoju. Natura wbrew pozorom w epoce romantyzmu nie zawsze przedstawiana była jako sielankowa, czy wręcz macierzyńska, malownicza, piękna, czuła i przyjazna. Bywała też postrzegana jako nie tylko obojętna, surowa, ale wręcz okrutna. W wydanych w 1798 roku balladach lirycznych, obok utworów Wordsworth'a, pojawił się też poemat Coleridge'a The Rime of the Ancient Mariner. Tytuł wieloznaczny, gdyż ancient może tu znaczyć stary, dawny, były, zaś rime oznacza zarówno rym, jak szron. Polskie tłumaczenie zmuszone jest do dokonania wyboru. W utworze tym natura przedstawiona jest jako karząca za zbrodnie bezmyślnego i bezcelowego zabicia przez narratora zaprzyjaźnionego z marynarzami Albatrosa, przez co cała załoga zapłaci śmiercią, zamarznie, a winowajca, pozostawiony przy życiu, zmuszony będzie do bolesnego wspominania swojej winy. Nie zawsze to śmierć jest najgorsza. Nie warto chyba podkreślać tego, że natura, przyroda często występuje w kontekście miłości romantycznej, a wiele wyznań zatłumających noc, księżyc, wiosnę, ptaki czy kwiaty jej właśnie dotyczyło. Miłość romantyczna jednak chętnie, choć to może nie najlepsze określenie, przedstawiana była jako nieszczęśliwa. I taka pojawiała się też często w otoczeniu natury, czułej i rozumiejącej, bądź obojętnej. W tej roli pojawia się też przyroda w obu słynnych cyklach Wilhelma Müllera i Franza Schuberta, Piękna młynarka i Podróż zimowa. I pełni w nich znaczącą rolę, której należałoby poświęcić więcej miejsca. Tu zaznaczyć warto jedynie, że poszczególne jej elementy odgrywają rolę zarówno rzeczywistą, jak metaforyczną. Zieleń, die liebe Farbe, jest ulubiona jako znak nadziei, ponura, die böse Farbe, gdy ta odchodzi. Kwiaty cieszą, a potem usychają. Strumień napędzający młyńskie koło jest symbolem wędrowania, czyli życia, a jego pożegnalny śpiew Gute Ruh i Gute Nacht przypomina o nieuchronnym końcu miłości i być może życia. Pięknej młynarce. Gute Nacht, besonders wacht. Gute Nacht, besonders wacht. Schlaf aus, deine Freude, schlaf aus, Gute Nacht zaczyna się też Podróż zimowa, w której pojawiają się te same motywy przyrody, płynąca woda, kwiaty, ale też pamiętająca i pamiętna lipa, Lindenbaum. Lindenbaum.
Dramatyczne kontrasty słowne i muzyczne, których zapowiedź tu się już pojawiła, zawarte są w Lindenbaum i w części zatytułowanej Frühlingstraum, marzenie wiosenne i złowrogie kruki. Do często wyrażanych uczuć, poza miłością, ale też niekiedy w jej kontekście, należała tęsknota. Jej wyraz dał Ludwig Uhland w krótkim wierszu Ruetal, umuzycznionym przez Mendelssohna, i ukazującym tęsknotę za cichą doliną, w istocie locus amenus. To ona, tęsknota, legła u podstaw najwspanialszych i najbogatszych, plastycznych i metaforycznych zarazem, a najliczniejszych w całym romantyzmie, zawartych w jednym dziele opisów przyrody. Lasów i jezior, puszcz i zagajników, drzew, ptaków, owadów, grubego zwierza i żab, poranka i wieczoru, wymieniać można by długo. A nawet grzybów, które nie tylko smaczne dla ludzi, ale też zwierza pasą. Kto, zdaniem narratora, bezmyślnie kopnie niejadalnego grzyba, cytuję, szpecąc trawę, czyni bardzo nieroztropnie. Takiej miłości do najmniej znaczących z pozoru elementów przyrody nie ma chyba w całej literaturze. Podobnie jak szczypty humoru, raczej rzadkiej w romantycznych opisach natury. Warto uruchomić swoją wyobraźnię. Grzybów było w bród. Chłopcy biorą krasnolicze, tyle w pieśniach litewskich sławione lisice, co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada. I dziwna, żaden owad na nich nie usiada. Panienki za wysmukłym gonią borowikiem, którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem. Wszyscy dybią na rydza. Ten wzrostem skromniejszy i mniej sławny w piosenkach za to najsmaczniejszy, czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory, czy zimą, ale wojski zbierał muchomory. Inne pospólstwo grzybów pogardzone w braku dla szkodliwości albo niedobrego smaku, lecz nie są bez użytku. One zwierza paszą i gniazdem są owadów i gajów okrasu. Na zielonym obrusie łąk jako szeregi naczyń stołowych sterczą tu, skrągłymi brzegi, surojatki srebrzyste, żółte i czerwone, niby czareczki różnym winem napełnione. Koźlak, jak przewrócone kubka dno wypukłe. Lejki, jako szampańskie kieliszki wysmukłe. Bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie, jakby mlekiem nalane filiżanki saskie. I kulista, czarniawym pyłkiem napełniona purchawka, jak pieprzniczka. Nie tylko uczucia jednak wiązały romantyków z naturą, ale także idee dotyczące różnych kwestii. Poza przed- i wczesnoromantyczną koncepcją naturalnego kształcenia i wychowania, a także spontanicznej, naturalnej twórczości, dotyczyły one między innymi wolności, czy raczej nieograniczonej swobody, jak u Byrona, Dear Liberty, ale też spraw bardziej zasadniczych. Alphonse de Lamartine w poemacie Dolina, Le Vallon, mimo swojej melancholii, odmiennie niż wspomniani pesymiści,
Docenia niezmienny charakter przyrody, dający człowiekowi pewność w zmiennym świecie i losie człowieka oraz twierdzi, że Bóg obdarzył człowieka inteligencją, rozumianą jako zdolność pojmowania, po to, by mógł w naturze odkrywać jej twórcę. Alessandro Manzoni, autor wiersza Dionella Natura z cyklu Święte Hymny, dowodzi, że Bóg, choć ukrywa się przed oczyma człowieka, mówi o nim niebo i ziemia, każda gwiazda i każdy kwiat. René de Chateaubriand, geniuszu chrześcijaństwa, w 1803 roku pisał, że chrześcijaństwo, zajmując się naturą Boga, istoty duchowej, être intellectuel, zajmuje się zarazem naszą własną, ludzką naturą. W kulturze romantycznej grają rolę trzy zasadnicze aspekty natury. Malowniczość, piękno, jako jej przymiot, a zarazem wymóg oddania go słowem, pędzlem, dźwiękiem. Jej wartość dla człowieka, intelektualna bądź emocjonalna, jej istota, nauczycielki, pocieszycielki, memento, tła uczuć bądź ich inspiracji, źródła refleksji na tematy błahe, ale i ważne i tak dalej. Najważniejsze było w postrzeganiu natury jednak to, że w jej centrum stał człowiek. Malarz, muzyk, poeta, który ją wielbi, szanuje, niekiedy się obawia, lecz najczęściej kocha, a którego ona udoskonala. Tę ostatnią cechę natury najjaśniej i najprościej wyraził Josef von Eichendorff w słowach wiersza Abschied vom Walde, pożegnanie z lasem, o incipicie O Tellerweit, O Höhen, O Schöner Grüner Wald, umuzycznionego przez Mendelssohna. Natura była dla niej nauczycielką virtus, cnotliwego życia. Proste słowa, głoszące to, na czym polega prawe postępowanie i miłość, to, co dla człowieka jest najważniejszym skarbem, wyczytał w lesie i przez całe życie było dla niej jasne, co one znaczą.